Widok jadącego po zielonym torowisku tramwaju to istna harmonia pomiędzy technologią a ekologią. Coraz więcej miast decyduje się na takie rozwiązania. A jak sytuacja wygląda we Wrocławiu? Towarzystwo Młodych Wynalazców to inicjatywa obywatelska, której pierwszym przedsięwzięciem będzie stworzenie kolorowego torowiska. Wrocław ma bardzo szeroką sieć torowisk, ale są to siedliska bardzo trudne ze względu na obecność rumoszu skalnego, którymi są wysypane, bliskości dróg, czyli też zwiększonego zasolenia, no ale oczywiście takie siedlisko to również siedlisko bardzo silnie nasłonecznione i z dużymi niedoborami wody. Rośliny, które mają porastać torowisko, będą specjalnie wyselekcjonowane. Różnego rodzaju sukulentami, czyli roślinami, które w sposób naturalny w swoich naturalnych siedliskach wykształciły mechanizmy pozwalające im na przetrwanie suszy, długich okresów niedoboru wody. Mają specjalne przystosowania, tkanki, w których gromadzona jest woda i dzięki temu nawet krótkie okresy opadów pozwalają na to, aby zgromadziły w swoim ciele wodę na następny etap, na następny czas, w którym tej wody będzie w środowisku brakowało. Kto może zostać członkiem towarzystwa? Jest adresowane nie tylko do studentów, uczniów szkół podstawowych, uczniów szkół średnich, ale również do seniorów, do wynalazców, do ludzi, którzy swoim doświadczeniem by chcieli nas wesprzeć. Także zapraszam wszystkich na pokład. W planach towarzystwa są już kolejne inicjatywy. Następny nasz wynalazek będzie dotyczył pewnych systemów odblaskowych stosowanych przez dzieci, które wracają w jesienią ze szkoły do domu. Pierwszym torowiskiem, które zostanie obsadzone sukulentami, będzie torowisko przy ulicy Sienkiewicza. Obsadzenie będzie już jesienią. A wszystkich, którzy mają głowy pełne pomysłów, jak usprawnić życie w mieście, zapraszamy do członkostwa w towarzystwie. Dla Echo24 Martyna Jasińska-Sroka.